witajcie na moim dzisiaj kanale. Dzięki, żeście wchodzili na moje skarby z Lombardu. Słuchajcie, postanowiłem upiec dzisiaj chleb. Co prawda, przed świętami zrobimy co innego. Na święta zrobimy coś innego. Natomiast dzisiaj chcę upiec chleb żurawiną. Zaraz wam pokażę, jak się to robi. Sami spróbujecie w domu też zrobić. Bardzo łatwy przepis. Szybki i pyszny. Na to, na razie. No i to są nasze produkty do zrobienia naszego chleb żurawiną. Mamy tak: cukier, sól, żurawinę, to jest około 150 gram, wody 400 ml, można troszkę dodać więcej. I tu mamy 700 gram mąki, będziemy przesiewać przez sito. No i tu mamy już drożdże przygotowane, to jest około 1/4 kostki drożdży. Wsypujemy, mlewamy mleko. Znaczy wodę, przepraszam bardzo. Musimy te drożdże rozbełtać. A jeszcze do tego musimy dodać olej, ale to olej to później dodamy. Musimy tak, żeby się rozłożyły. Dodajemy cukier. Cukier. Sól sobie na końcu dodamy i żurawinę damy na koniec. Cały czas mieszamy, żeby nam się rozpuściło. Do tego dodajemy 4 kobiaste łyżki oleju. Możecie dodać zwykły, rzepakowy. Możecie dodać sobie z inny. Ja dodaję kujawski, ale dodaję z bazylią i troszeczkę z czosnkiem. Jeszcze damy jedną łyżeczkę, żeby była. O! Na to czekałem. Powiem wam jeszcze, żeby trochę fajnie pachnieć. Teraz bierzemy naszą kochaną mąkę. Mamy taką fajną, to jest moja miarka, miareczka do przewsiewania właśnie mąki. I wsypujemy mąkę. To jest mąka 405, może być więcej, jak uważacie. I siejemy. Przesiewamy. O, i rozsypujemy, bo jakaś się tam gruda. Teraz dodajemy sól. I teraz bełtamy. Mieszamy tak, żeby ona już się ładnie pokryła. Do tego już możemy dodać żurawinę, zanim już drugą porcję dodamy. O, mąki. I teraz wsypiemy naszą kochaną mąkę. No i przesiewamy mąkę do
No i odkładamy naszą sitko. Założymy sobie rękawice. O, kurde. No, no i teraz sobie po prostu mieszamy mąkę z żurawiną. Po prostu mieszamy. Tu jest tej żurawiny 150 gram. To wszystko zależy od ile będziecie sobie chcieli sobie zrobić. Co nie? Posypujemy mąkę blatem. No. Posypujemy ten trochę mąki posypiemy. Trochę ją ugnieciemy, żeby nam się też, żeby nie był za luźny. No i posypujemy dno naszego gara. O, słoik. No i przykrywamy szmatą. Tak na pół godziny. Dobra, zobaczmy sobie teraz, co się dzieje po 15 minutach. O, zobaczcie, jak ładnie urósł chlebek. Jeszcze troszkę poczekajmy, dobra? Jeszcze tak z 15 minut, jak nam urośnie. No i finał, proszę Państwa. Ściągamy ścierkę. O, ładnie wygląda. Akurat tak, jak ja chciałem. Dotykamy sobie, pokażę Wam, jak wygląda teraz chlebuś, jak już wyrośnięty, jak go sprawdzić. O! Jak go sprawdzić, że jest już taki w miarę do wyciągnięcia z miseczki. O! Zobaczcie, widzicie, jak odstaje? Jeszcze troszeczkę Wam pokażę raz. Tu widzicie żurawinę i o! Zobaczcie. Jak od razu jest, kuleczka się robi, co nie? I teraz tak, wkładamy. No i teraz musimy jeszcze przewerkować. To znaczy, oj. To znaczy,
znaczy to, zrobić taki jeden duży, prawda? Ale, że taki bym mi zaraz spleśnieje w chlebaku, no to sobie postanowiłem, że zrobimy dwa takie chlebki. Trochę mączki i kładziemy. Zobaczcie. Tu sobie kładziemy na blach. O. I rozgniatam. No i posypujemy. Ugniatamy i kładziemy na nasz. No i teraz następne pół godziny. Czekamy, aż wyrośnie chleb. Przykrywamy i mamy pół godziny czekania. No i teraz sprawdzamy po 15 minutach, co się dzieje z naszym chlebkiem. Widzę, że już się nadaje do piekarnika. Piekarnik włączamy na górny, dolny dziennik, grzałkę i dajemy na 200 stopni. I czekamy, aż nam się piekarnik się zagrzeje. No i teraz wkładamy do piekarnika na godzinę czasu. O! Powiem wam szczerze, to wygląda bardzo ładnie. No! No teraz powiem wam, zapach jest obłędny. Strasznie pięknie pachnie. Zobaczcie. Jak chleb już wyszedł. A jaki? Mówię wam, pychota. No. No to teraz sobie zobaczcie, jak mniej więcej wygląda. O. Chlebuj żurawiną. Nic dodać, nic ująć. Pyszny. Co nie? Ładnie wygląda. Myślę, że go sobie spróbujecie później na kolację, na śniadanie, ewentualnie na
nie wiem, trzeci dzień świąt wigilijnego, albo na Sylwestra sobie zrobić taki chleb. Coś pięknego, coś bardzo fajnego, co nie? Nic dodać, nic ująć. Jeszcze troszkę zmierzymy. Zawsze jak sprawdzacie chleb, to sprawdźcie sobie od spodu. O, słyszycie? I o. Prawda, jak jest już, jak jest, wygląda? Jak jest puks, to puka się do niego, to on automatycznie... Hej, dzięki, żeście byli, gdzieś mój chlebek, jak ja pięknie go piekłem, zobaczcie. To jest to, co lubię. O, od tego, mówię wam, będzie pyszny. Jak go przekroję, to zobaczycie na moim Facebooku, jak wygląda w środku. I chciałem was zaprosić do oglądania mojego świątecznego filmu, który będzie za tydzień. Będziemy piekli taki fajny placek na święta pod choinkę, którą możecie sobie zrobić w domu. I chciałem podziękować, że wchodzicie na moje strony Górysowe Zwiedzanie Turystyka, Dolnośląska Turystyka, Wiadomość Dolnośląska, Gotowanie Tomcia. I też chcę wam podziękować, że subskrybujecie mój kanał. Już jest nas 408 osób. No, troszkę mniemy się jeszcze do góry. Mam nadzieję, że do Sylwestra, a może jeszcze trochę wyżej, osiągnę swój cel do 500 osób powyżej. Także dzięki. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, pamiętajcie o lajkowaniu, komentarzach, o jakich tego pragniecie. Piszcie, jak wam się podoba ten mój kanał filmowy, jak wam to się wszystko widzi. I zapraszam do następnego razu. Będzie coś ekstra pokazane. No to na razie, trzymajcie się, hej!